moim posiadaniu. Także to jest też prezent od Mikołaja, więc ta kiecka, mogę już powiedzieć, że sylwestrowa. To chyba by było na tyle, tak myślę. Mam nadzieję, że nic nie pominęłam. Jeżeli tak, to przyjdę do Was z update'em. Są cipki. No i przechodzimy do Was z challenge'em, jaki ma tytuł? Mam do super ekstra monopolii. To co? No i tak, robaczki. Zobaczcie, jak jest ciemno. Jest godzina dokładnie 5:15. Właśnie wyszłyśmy z Butsa. Po prostu jestem mega zadowolona, bo mi się udało znowu fajny deal po prostu uzyskać. Oli, jaki deal mama uzyskała? To mama by zapłaciła 30 funtów, ale na karcie Butsa miała 15 funtów 63 i to zapłaciła 10 funtów drogi. No, zrozumiałyście, miałam zakupów, wzięłam na 3 dyszki. Na karcie miałam 16 funtów, znaczy na prawie te 3 dyszki. Na karcie miałam 16 funtów. Pani mi odjęła to z karty, czyli to tak jakby zapłaciłam 16, zapłaciłam po prostu samymi punktami, nie odczułam tego na gotówce, tylko po prostu w punktach. Po czym zapłaciłam tylko 10 funtów w gotówce. No, za zakupy warte 3 dychy. Także powiem Wam, że mega się cieszę, bo zakupiłam 2 nowe tusze, co Wam pokażę. Nawet nie wiedziałam, że one są. Z Maybelline, więc 2 nowe z Maybelline i paletkę, taką malutką paletkę, na jaką się już wcześniej czaiłam i one właśnie były po 10 funtów, paletkę z NYXa, oczywiście z NYXa. No, to jest właśnie to miejsce, co Oli Wam mówiła, czyli NYX, a my idziemy tam. Tam idziemy i tam właśnie zejdziemy do tempina, zagramy pewnie zaraz w kosza. Może wypiję piwko, może, nie wiem, zastanowię się, ale może piwko sobie wypiję. No, mama alkoholiczka, także wypije piwo, nie? Nie. Papierosa zapalę. Nie? No, zapalimy z Oliwią. Zapalisz znowu? O, no. Teraz macie dalej. Macie pole do popisu, możecie dzisiaj opisywać. Mama z córką. Tak się żyje w Anglii, widzicie? Matka z córką po prostu pali papierosy, pije browara, jest luz, bluz. No, także w nowym roku daję Wam pożywkę tym nielicznym hienom, jak to ktoś fajnie Was ujął, trolom. Podoba mi się bardzo to określenie na hejterów zamiast hejterzy, po prostu trole. Bardzo mi się to podoba. I też tak uważam i podpisuję się 2 rękami, że po prostu hejterzy to trole i to straszne trole. No, a ja Wam daję pożywkę, uwielbiam Was karmić, żebyście głodni nie chodzili. Dobra, chłopaki gdzieś są tam, bardzo daleko, o tam, za tym mostem jeszcze, ponieważ oni poszli do... Gdzie oni poszli? Do Just Killing. A tam w ogóle... Tam gdzieś. Gdzieś tam jest Waterworld, do którego też pewnie Was zabierzemy. Nie wiem, szczerze mówiąc, może za 2 tygodnie. Może za 2 tygodnie do tego wodnego świata pojedziemy. Ale nie obiecuję, bo nie chcę rzucać słowem na wiatr. Jak to się... Tak, nie chcę rzucać słów na wiatr. Muszę patrzeć, żebym się nie wygibnęła. I dalej powiem Wam, że... Idziemy tam. No, teraz zobaczycie przed nami. Idziemy właśnie. Jest taka opcja w telefonie, że odlicza mi od 5. 5, 4, 3, 2, 1 i wtedy dopiero mnie, że tak powiem, nagrywa. No, także tak jak powiedziałam, chłopaki idą. Wiecie co? Fajne to jest światło. No, fajne zdjęcie by wyszło takie, niby że ciemno, ale że jasno, wiecie o co chodzi.
No, przechodziłyśmy właśnie przed chwilą koło Frankenbeny i stwierdziłyśmy z Oliwią, że dawno nie byliśmy i byśmy coś zjadły tam. No ja bym zjadła sałatkę jakąś we Frankenbeny. A tu w sumie nie mamy kosty? Tu chyba mamy kosty, ja bym coś bananowe coś jest. Chyba zejdziemy do kosty, zobaczcie, pokażę wam. Jest coffee olsen banana. Nie wiem, czy to widać. O, tutaj. I w sumie bym się trochę tego napiła, tylko że szkoda, że to jest... Szkoda, że to jest na zimno. To jest smoothie. Nie chciałabym smoothie. Ja bym chciała kawę w sumie. Ale kawę bym się napiła, nie? Nie? Oli mówi, żebym się nie napiła. No wiecie co? No miałam tak przez chwilę ochotę na kawę. Ale dziecko mówi nie, mama nie. Wiem dlaczego, bo ona już przecież nie może się doczekać, jak wejdzie do Tempino. Zobaczymy, czy będzie dużo ludzi. Po deszcze zostanie. No i zobaczcie, jak to w ogóle godziny mijają. Jest po prostu po 17, my tu przyjechaliśmy około godziny 12 albo 13 i już zaraz jest koniec dnia, ciemno jako murzynarte. A ja jeszcze będę chciała dzisiaj koniecznie obrobić ten filmik i koniecznie jeszcze dzisiaj, nawet jeżeli będzie późno, to koniecznie dzisiaj wam go udostępnić, upublicznić. Trochę się zimno zrobiło, niby 4 stopnie, ale jest naprawdę zimno. Chodzimy do środka. Pokażę wam, czy jest dużo ludzi. Czekajcie. Pokażę wam, ile ludzi. No trochę jest. Trochę jest, zaraz wam pokażę. Tu jest mój kosz, tam ktoś grał. Trochę jest na, trochę ludzi jest na kręglach, no. Dobra, ja chyba sobie pyknę w kosza i poczekamy na chłopaków, dopiero później pójdę sobie wziąć coś do picia. Także ja ała zagram w kosza i się do was. Tak, w ogóle te 372 to mój rekord. Ale ich wytrzepię. Zjeżdżają na dół. O ja pierdziu. Fajne to. Będą kończyć chyba. Koniec. A tutaj o. On już gra z trzeci raz. Drugi? Zobaczymy, czy mnie pobije. 372 ma do pobicia. Zagraliśmy raz jeszcze. Mój wynik jest teraz 388 i Fabian próbuje go pobić. Chyba mu się nie uda, co? Ma szansę. Ma szansę pobić. Ma szansę. Już by chciał wiedzieć, co ja mówię, nie? Mówię, że ma szansę mnie pobić, bo to musiała jeszcze ja dowalić. Stage. Rekord tak nic. Ale je dobiło tutaj. O, teraz się nie udaje. Nie udaje się.
Ale będzie ciężko na rekord. Będzie ciężko. Ale chyba ubiję. Żeby trafić 3 piłki. Tak, rybki, to jest właśnie mój rekord. A to jest cena za mój rekord. Złamany pazur. Złamałam pazura. Fabian będzie chciał pobić, ale nie ma szans. Mój rekord 438. Ciekawa jestem. Jedziesz. Chyba z 10 piłkami. Miał 438. Dobra, teraz próbujemy je pobić. Jeszcze może później zagramy w bilarda. Jeżeli będzie bliski pobicia rekordu, to wtedy dopiero nagram. W każdym razie jestem z siebie dumna. My właśnie idziemy do Tesco. Wyszliśmy już z Tempina. Wygrałam w bilarda, wygrałam w kosza. Pobiłam nawet rekord, bodajże chyba swój, po 418, ale to chyba wam pokazałam. Teraz jak widzicie, zejdziemy chyba do Tesco, chociaż zobaczę, bo jeżeli będzie otwarty polski sklep, to myślę, że chyba wybiorę polski sklep. Ale zobaczymy. O, Holly już poleciała wyprzedza mnie. Zobaczymy, czy właśnie będzie otwarty. Może jak mi się uda, to nagram wam i coś pokażę, co jest w polskim, w Tesco. Polski sklep jest dość mały i wiadomo, nie będę mówić już tutaj, że sporo Polaków, więc raczej w tym sklepie nagrywać nie będę. Zaraz zobaczymy, nie wiem, która jest godzina, ale pewnie jakaś 18-19. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Tak wygląda Tesco. Dość duże. O, Oliwka poleciała zobaczyć. Mówi, że otwarty. No to chyba my pójdziemy w takim razie do polskiego sklepu. Także jesteśmy właśnie w polskim sklepie. Pokażę wam, jaki jest malutki. Tutaj mamy warzywa. Świeże warzywa. O, chciałam powiedzieć owoce. Tutaj mamy właśnie wszystkie jakieś przyprawy. Tutaj fajnie jest zrobione. Pokażę jeszcze wam, jak jest zrobiony fajnie kącik. I tu jest zrobiony kącik. Kącik dla dzieci. Dalej tutaj mamy jakieś właśnie te pomysły na przyprawy. Tam dalej mamy lodówkę właśnie z wędlinami i lodówki z serami i tak dalej. No. A w tle oczywiście moje dzieci. Kucą wygląda, zobaczcie, tradycja Polish Food Store. Tak wyglądają takie polskie delikatesy. Nasze oczywiście. Obok jest bufet chiński, w którym jeszcze nie byliśmy. No i idziemy. Nie musimy iść do Tesco, do środka, także nawet tam nie będę nagrywać. Nie musimy iść, bo poczyniłam zakupy wszystkie w polskim sklepie. Także bardzo się cieszę, bo faktycznie udało mi się wszystko kupić, co praktycznie chciałam. Nawet trochę więcej niż chciałam. Idziemy już pod Tesco, ponieważ za minutę, dwie będzie tutaj nasza taksówka i jedziemy do domu. No, także mam nadzieję. Holly już oczywiście dogram wam na pewno, na 1000% dogram wam oddzielnie. Dajcie mi znać, czy filmik wam się podobał. Oczywiście, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ja przyjdę niebawem do was z kolejnym jakimś nowym filmem. Nie będę zdradzać z jakim, ale mam właśnie parę jeszcze do nagrania. Tak, trzecie to nasza taksówka. Czy to nie nasza taksówka? Fabian poszedł zapytać, chociaż w sumie powinnam dostać wiadomość. Powinnam dostać wiadomość, ale jeszcze nie dostałam. No, także my będziemy kończyć, tak jak powiedziałam. Żegnam się z wami, tak wygląda Tesco. Jeszcze wam zrobię ostatni rzut, zanim taksówka przyjedzie. Takie dość duże te Tesco. W sumie mogłabym jeszcze zajść tutaj popatrzeć, ale Fabian poszedł się pytać. Chyba jest nasza taksówka, to chyba wam nic nie pokaże. Dzięki wielkie za to, że byłyście z nami, byliście z nami i mam nadzieję, że jeszcze zostaniecie. Także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco. Bajo!